są aktualności gminy Kołbaskowo. Mateusz Iżakowski, zapraszam. Fani starych gier i konsol przyjechali do Przecławia. W ostatni weekend w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się Pixelon Retro Gaming Przecław. Wśród atrakcji pojawiły się turnieje, prelekcje i wystawy. Każdy na miejscu mógł spróbować swoich sił w takich grach jak Super Mario, Sky Deluxe Jumping czy Quake. Nie zabrakło konsol z lat 80., 90. i 2000. Impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy i z pewnością zostanie jeszcze powtórzona. W Goksirze miał także miejsce wyjątkowy spektakl, komedia pod tytułem Pół na Pół w wykonaniu znanych i lubianych aktorów Piotra Szwedesa i Piotra Polka. Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi, a spektakl był oklaskiwany przez długie minuty. Nie ukrywam, że ponad chyba 400 spektakli za nami w całej Polsce i raczej opinie są korzystne, a wiedzieliśmy o tym, kiedy materiał znalazł reżyser spektaklu Wojtek Malajkat, kiedy do nas przyszedł z tą sztuką. Wiedzieliśmy, że oprócz tego, że jest mądra i mówi o wspaniałych, uniwersalnych sprawach w życiu człowieka, nie zawsze pięknych, również potrafi rozbawić i to jest chyba siłą tej sztuki. Dlatego gramy ponad 400 razy, ponieważ a. jest to świetny materiał dla nas, aktorów. B. my przy tym się bardzo też dobrze bawimy. C. przenosimy na widownię część problemów, która dotyka może tutaj bohaterów, ale w przeważającej części już samych widzów. No i C. ponieważ widzowie równie dobrze się bawią jak my. A teraz zaglądamy do Barnisławia. W tamtejszej świetlicy zobaczyć można było wystawę pod tytułem Bo Warto, realizowaną w ramach projektu Kulturodzielnia. Nie zamykamy kultury w domu. Na miejscu można było zobaczyć fotografie i historię życia mieszkańców Barnisławia. Autorami byli Dorota i Dariusz Gajewczyk, Alicja Czerwonka i Elżbieta Balowska. Jest to wystawa poświęcona mieszkańcom Barnisławia, starszym, młodszym i tym, którzy przybyli stosunkowo niedawno do naszej wsi. Ma służyć integracji, ma służyć historii, ma służyć upamiętnieniu tych ludzi, którzy dzisiaj z nami są, którzy mają coś do powiedzenia, którzy chcą opowiedzieć swoją historię o Barnisławiu. Poprosiliśmy naszych rozmówców, czyli osoby, które są na zdjęciach, o opowiedzenie swojej drogi, jak to się mówi, życia w Barnisławiu i przybycia do Barnisławia, a więc lata i kilka wspomnień, aż po teraźniejszość. Bardzo chętnie opowiadali z przyjemnością i oczywiście się zgodzili na to spotkanie i oczywiście wzięcie udziału w tym projekcie. Jesień to dla wielu najpiękniejsza pora roku. Mimo że temperatura spada i robi się coraz zimniej, to jesień budzi w nas chęć działania i życia, a dla wielu ludzi jest źródłem wewnętrznego spokoju i szczęścia. Jesienne barwy znajdziemy także we wszystkich naszych placówkach oświatowych, w każdej sali, a także w holu napotkaliśmy na jesienne akcenty. Jak powiedziały nam panie nauczycielki, te piękne ozdoby to efekt prac także dzieci i ich rodziców. Dodajmy, że kalendarzowa jesień rozpoczęła się 23 września i potrwa do 21 grudnia. To my oczami dzieci. W holu głównym zespołu szkolno-przedszkolnego w Przylepie, najnowszej placówki oświatowej w gminie Kołbaskowo, możemy podziwiać nietypową wystawę pod tą właśnie nazwą. Składa się na nią niemal 80 prac, na których najmłodsi narysowali swoich nauczycieli. Musimy przyznać, że wielu pedagogów zostało przedstawionych niemal jak na fotografii. Rodzice, którzy z nami podziwiali wystawę, zwrócili uwagę zwłaszcza na pana Przemka. Naszym zdaniem także inni pedagodzy zostali wiernie odtworzeni. Panie Iwonka, Agata, Monika, Paulina, Asia, Ala, Magda, Weronika i inni nauczyciele. Serdecznie gratulujemy młodym artystom i artystkom. A na koniec przypominamy, już w najbliższą środę obchodzić będziemy Dzień Wszystkich Świętych. W tym czasie odwiedzamy groby swoich bliskich i znajomych. To czas wspomnień, zadumy i uczczenia pamięci o tych, których między nami już nie ma. To także czas spotkań z rodziną. Nie zapomnijmy w tym dniu o pozostawieniu symbolicznego znicza na grobach bliskich, znajomych i tych, których groby są zaniedbane i opuszczone. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.